Taco Hemingway ogłosił swój powrót. Jakub Grabowski debiutuje w SBM. Pojawił się na bitwie freestyle'owej. Yankigi i Guzior zapowiadają powroty, a Szpaku wydaje kolejną płytę jeszcze w tym roku. Ogromny sukces SB Festiwalu pomimo kontrowersji. Szczyl w końcu ze złotą płytą. Oki wyprzedał ogromny koncert w niecałe 50 minut. Zapraszam Was na nowy numer Ozziego Bank, link w opisie. Taco Hemingway nie wydał nic dla nas już prawie od 2 lat. Ludzie bardzo się nastawili, że to właśnie w tym roku Taco wróci do swojej dawnej tradycji i dropnie płytkę w lipcu. Dni powoli mijały, pojawiły się najróżniejsze teorie, mamy dzisiaj końcówkę sierpnia, a płyty jak nie było, tak dalej nie ma. Teorii było naprawdę sporo. Od powrotu Taco na FIDE po tajemniczy kanał Pan Śmieć, gdzie wlatywały stare numery Filipa. Im dłużej trwała przerwa, tym więcej spekulacji zaczynało się pojawiać. Niektórzy myśleli, że być może to nawet koniec Taco, tak samo jak Quebo na FIDE. Filip zawsze gdzieś tam stronił od wielkiego wylewania się na Instagramach, na wywiadach i tak dalej, więc takie nagłe zniknięcie w perspektywie czasu pewnie za wielu osób by nie zdziwiło. Na oficjalną informację trzeba było poczekać do koncertu w Krakowie. Taco lekko tam zasugerował, że nowości będą w drodze. Z ust wąsacza padły słowa. Ale powoli chyba musimy do studia zacząć chodzić, czy coś takiego robić. Nie zabrzmiało to jak jakiś konkret, ale kiedy jak nie teraz ma powrócić Taco. Pamiętajmy, że kto jak Tolen bardzo lubi zaskakiwać i znajdziecie płytka i Taco będzie się bez jakiejkolwiek promocji. Tylko zostanie po prostu wrzucona w tak losowy dzień w nocy na YouTube'a, no i po prostu sobie łapcie. Pod tym względem to jest niesamowity fenomen, jak to jest możliwe, że przez ten cały czas robią swoje ruchy w taki sposób, a plasuje się cały czas na szczycie. Nie mam pojęcia, chciałbym znać na to receptę. U niego po prostu chyba muzyka broni się w najlepszy możliwy sposób i nic więcej nigdy nie potrzebował, żeby pchnąć to dalej. Jakbym miał obstawiać, kiedy płyta miałaby się ukazać, to stawiałbym no gdzieś nawet już na jesień. Wydaje mi się, że powinniśmy dostać ją jeszcze w tym roku. Pamiętajmy, że Taco przez ostatnie 2 lata kompletnie odsunął się od koncertów. Oficjalna wersja brzmiała tak, że to wszystko przez sytuację panującą na świecie, jednak mało kto wtedy to łyknął, bo sam gościnnie na różnych koncertach się pojawiał. Wydaje mi się, że między innymi przerwa wydawnicza była spowodowana brakiem koncertów. Mam wrażenie, że koncerty są dla raperów i generalnie muzyków jak tlen. Bo możecie widzieć słupki, ale dopóki nie widzicie tych ludzi, którzy przychodzą na twoje koncerty, jak dużo znaczysz dla nich, ile energii im dajesz, ile daje twoja muzyka, no to ciężko się zmotywować. No zobaczcie sami, wąsacz po 2 latach przerwy wydawniczej i koncertowej nagle wraca do ich grania i od razu zapowiada na końcu trasy płytkę. A z różnych filmików, bo niestety nie było mi dane iść na jego koncert, wydaje mi się, że naprawdę on tym wszystkim się dalej jara. Ja dawno u niego nie widziałem tyle szczęścia, co po tych koncertach. Jestem bardzo mocno ciekaw całej płyty, bo świat przez te 2 lata zmienił się o 180 stopni. To co dzieje się za granicami naszego kraju, to co dzieje się z maseczkami i tak dalej, i tak dalej. Taco to jeden z nielicznych raperów, którzy moim zdaniem kozacko opisują wszystko, co dzieje się wokół i przede wszystkim nie gryzie się w język, bo mam wrażenie, że wielu raperów w Polsce patrzą ślepo w PR i tak to właśnie później jest. No serio, nawet jak sobie tak teraz to rozkminiam, to nie wiem, kto tak dobrze opisuje rzeczywistość jak on. Apetyt rośnie z każdym dniem, bo długo go już nie było, zresztą zarówno Europa, jak i Jarmark były zupełnie innymi płytami jak na niego. No i teraz pytanie, powrót do starych klimatów, czy jednak zostanie przy tym, co prezentował na ostatnich 2 płytach? Niedługo wszystko wyjdzie na jaw, jednak coś mi mówi, że trochę jeszcze trzeba będzie na to poczekać. Wbijajcie na mojego Instagrama, niedługo duże ruchy związane również z nim, tyle na razie mogę powiedzieć. Jakub Grabowski zadebiutował na kanale SBM. Jeszcze wszystko dzieje się pod szyldem SB Starteru. Wypuścił on numer pod tytułem Przykry Live, gdzie głównie dziękuję ludziom za ostatnie performance'y w różnych miastach. Trochę do perfekcji jeszcze mu brakuje, ale sam numer klimatem zdecydowanie zjada niejednego mainstreamowego rapera. Widać w chłopaku duży potencjał, no i nic innego nie zostało nam, jak obserwować jego dalsze kroki. Już nie jeden taki młody raper zapowiadał się na ogromną gwiazdę, a skończyło się to średnio. Do całego numeru został dorzucony krótki opis. Jakub to młody ciechanowski artysta i performer. Rozpoznawalność przyniósł mu spektakularny mega hip-hop tour, podczas którego turbus młodego MC zawitał m.in. na Dniach Ogórka w Kruszewie, Festiwalu Masła w Lubochni czy Jarmarku Świętego Jakuba w Muranowie Gościnnej. Konsekwentnie rozwijany naturalny wizerunek oparty na prawdziwości, szczodrości i byciu blisko ludzi doprowadził Jakuba do wymarzonego występu na Polish Hip Hop Festival w Płocku, gdzie został dostrzeżony przez Solara z duetu Solar Białas, co zagwarantowało mu miejsce w SB Starter. Numer w 3 dni wygenerował 600 tysięcy wyświetleń, ale ja bym aż tak balonika jednak nie pompował, bo pamiętajmy, że wszystko jest na ponad 3-milionowym kanale. W komentarzach ciężko było znaleźć słowa krytyki, raczej jest to płonący props za klimatyczny powrót do starych czasów polskiego hip-hopu. Oprócz tego Jakub pojawił się również na bitwie o południe, gdzie stoczył swoją walkę z Koro czy Filipkiem. I tu niestety nie poszło mu aż tak dobrze, bo o Filipku można mówić sporo, ale freestyle'owcem jakim był, tak nadal jest genialny. Jakub został zwyczajnie przez niego zniszczony. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie jara ten reset do starych
starych klimatów polskiego rapu. Tylko niech nikt tego nie popsuje. Nie oszukujmy się, ale SB po prostu kreuje nowe trendy i jak chcą posprzątać ten syf, który przez ostatnie miesiące trochę narobili, to fajnie by było, jakby zaczęli robić to już teraz. Mam nadzieję, że to, co się dzieje, to nie tylko taki lekki epizod, ale raczej długoplanowy postęp wracania powoli do korzeni. Bitew freestyle'owych tak w ostatnim czasie brakowało, a teraz jedna za drugim całkiem głośna. Widać, że wiele osób chce przywrócić to na szczyt. Czy Betclick, czy WKDzik zaczęli wkładać w to duże pieniądze i moim zdaniem bardzo im się to opłaci w niedalekiej przyszłości, bo mam wrażenie, że wraca potężny hype na walki. Ktoś, kto zrobi z tego niesamowity performance, weźmie odpowiednich ludzi i ładnie to ubierze, zgarnie z tego żyłę złota, bo ostatnie bitwy pokazują ewidentnie, że zainteresowanie jest, tylko potrzeba odpowiednich ksyw, które to pociągną. Bitwa Jakuba z Filipkiem wygenerowała 300 tysięcy w 5 dni. Patrząc na poprzednie wydarzenia, niesamowita przebitka. Moim zdaniem problemem tych bitew w ostatnich latach był głównie skill raperów. Kiedyś musiałeś być zajebistym freestyle'owcem, żeby jakkolwiek w rapie się przebić, teraz tego nie potrzebuje, więc zazwyczaj polscy raperzy po prostu nie podejmują się nawet freestylu. A taki Koro czy Filipek są po prostu za mali, żeby cała scena mogła spoczywać na ich barkach. Tu potrzeba ksyw jak Białas, kiedyś Quebo na Fide, Solar i to wszyscy chcą po prostu oglądać. A tak nikogo obecnie zbytnio nie obchodzi walka kilku no-name'ów, no bo poza Filipkiem czy Koro to tak naprawdę nikt tam znany się nie bije. Z całym szacunkiem do panów, którzy tam występują. Ale to chyba całkowicie normalne, bo na takiej samej zasadzie działa chociażby Fame MMA. No bo kto chce oglądać ludzi bez zasięgów, ale mających samego skilla? Liczy się fan, a tego aż tak nie jest w stanie oddać zwykły freestyle'owiec, którego widzimy pierwszy raz na oczy. Błagam, niech to się odbuduje, bo ma to olbrzymi potencjał. Mega się jaram tym wszystkim, co ostatnio się działo. Liczę cały czas na więcej i niech nie zostanie zmarnowany tego potencjał, bo naprawdę jest ogromny. Oki wyprzedał całą halę w Lubinie w 47 minut. Jeżeli jest to prawda, że dokładnie to był ten czas, to nieźle zajechało symulacją. Koncert wyprzedał się tak szybko, że uwaga, została zorganizowana już druga data. Wspominam tu o tym, bo jak sam Oskar twierdzi, będzie to najważniejszy koncert w jego życiu, bo będzie odbywał się w jego rodzinnym mieście. Biorąc pod uwagę, jak ono oddalone jest tak naprawdę od wszystkiego, zbytnio brak noclegów na miejscu, no generalnie nie jest to najlepsze miejsce na organizację takiego wydarzenia, a tu taka sprzedaż, no jest to po prostu coś niesamowitego. Nie odbyło się bez problemów organizacyjnych, bo banda debili kupowała bilety, by później sprzedawać je po 400 zł, jak zobaczyli, że jest na to popyt. Stąd też wydaje mi się, powstała druga data, by uniknąć takiego buractwa. Szczerze? Patrząc typowo na premiery, nie wiem, czy na ten moment nie prowadzi sztafety i pod względem liczb na pewno jest to album roku. Wiadomo, końcówka roku pewnie będzie bardziej decydująca, bo tyle ile płyt zostało zapowiedzianych, to głowa mała, ale wciąż minimum top 3 dla Oscara bym przewidział. Dziś jakiś odcinek powrotów, no bo oprócz Taco, owe mają zaliczyć również Guzior i Young Iggy. Ten pierwszy sprytnie przemycił tą informację w zwrotce u Luisa w gościnnym traku Bellucci. Było to tak naprawdę do przewidzenia, no bo Pleśń, czyli poprzedni krążek Guziora, miał swoją premierę w grudniu 2020 roku, czyli prawie no już 2 lata temu. Guzik już nie pierwszy raz robi sobie dwuletnią przerwę i myślę, że taki model wydawniczy najbardziej mu odpowiada. Ja zauważyłem jedną rzecz. Przez te 2 lata Guzior nie dał ani jednej zwrotki, żadnego fitu, no po prostu nic. I teraz po tak dużej przerwie głód na jego nowości jest ogromny, ta zwrotka nie była jakoś wybitna, a pomimo tego naprawdę konkretnie mi siadła. Znowu kiedy będzie trzeba, zacznie promować swoją płytę, o ile teraz już tego w ogóle nie zaczął tym fitem, wyda głośne traki, nagra jedną z lepszych płyt w roku, zbuduje duży hype, szybko zdobędzie platynę i zacznie tak wygaszać, a znowu wróci po 2 latach, żeby zrobić to samo. Cykl życia Guziora. Mega jestem ciekaw tego, co pokaże, bo Pleśń naprawdę trzymała solidny poziom. Young Iggy to z kolei gość, który nie wydał już żadnego solowego albumu od, uwaga, 3 lat. No i powiedzcie sami, czego można się tu spodziewać? Zupełna niewiadoma. Najpewniej pokaże nam to pierwszy track, ciekawi mnie, czy Iggy pójdzie w zupełnie innym kierunku od swoich poprzedniczek, czy jednak zostanie przy swoim. Zanim jednak nie zdążyliśmy się aż tak stęsknić. No umówmy się, cały czas jest o nim stabilnie głośno. Bez fajerwerek, ale wciąż swojej kariery nie wyciszył. Ojo, Amphis Bena, w miarę częste fity. No gość cały czas jest na naszych słuchawkach. Zobaczymy, co pokaże nam ta płyta. Te 2 poprzednie projekty, o których mówiłem, mogły go znacząco rozwinąć i mogą dać ciekawe efekty na płycie Igora. Nie zostało nic innego jak czekać. Pierwszy singiel już 1 września, więc pewnie płytka gdzieś w okolicach października. Swoją drogą to przewidziałem kolejną rzecz. Byłem pewny, że płyta Igiego wleci właśnie na jesień, po wakacyjnej płycie Otso i wiosennej Okiego. No następny raz możecie na spokojnie stawiać na to pieniądze. No i został nam Szpaku. Tu tak naprawdę 0 konkretów. Jakiś czas temu miał on wydać młody Simba mixtape, jednak zrezygnował z niego, by poświęcić się pracy nad nowym krążkiem. Wszyscy byli przekonani, że to raczej bardziej długoplanowy pomysł. Jak się okazało, Szpaku na koncercie w Poznaniu poinformował, że płyta ma wlecieć jeszcze w tym roku. Zobaczymy, czy okaże się to dobrym pomysłem. DDZ-PPM postawiło poprzeczkę niesłychanie wysoko. Ja mam takie wrażenie, że tu zadziałało to samo, co mówiłem odnośnie Taco. Trasa koncertowa tego nahypowała, że wrócił po prostu do pracowania ciągłego nad muzyką. Zresztą odbiór DDZ-PPM też mógł mieć na to całkiem duży wpływ. Po tym całym gównie, który niesprawiedliwie na Szpaka się wylewał przez tyle lat, w końcu wyszło słońce i naprawdę przyszłość z jego udziałem wygląda całkiem imponująco. Szczyl w końcu odebrał swoją złotą płytę za polską Florydę. Jeden z bardziej odznaczonych albumów w tym roku. Niekoniecznie doceniony przez słuchaczy, no bo złota płyta
producenta po takim czasie od premiery to całkiem spory czas, jednak ja mam wrażenie, że dla niego nadchodzi bardzo dobry moment. Hip-hop zaczyna w Polsce zapętlać koło i coraz bardziej te nieautotune'owe traki będą się u nas wybijać. Jeszcze mnie naprawdę wspomnicie. Widzę go jako przyszła topka, o opinie ludzi z branży tylko potwierdzają to, że gość ma olbrzymi talent i predyspozycję, żeby jeszcze nieraz namieszać. SB Festival budził w tym roku bardzo mieszane uczucia, od dziwnych gości po generalnie bardzo dziwne zapowiedzi. Jeszcze te cringe'owe TikToki, Boże. U SB ogólnie ostatnio od jakiegoś czasu nie bywało za dobrze, więc myślę, że pewnie to też jest powodem, dla którego ten hejt był zmasowany i dotyczył nawet festiwalu. Po raz kolejny widać, że hejt w internecie, a faktyczny wygląd tego, jak to jest, to dwa różne bieguny. Masa ludzi, potężny bifor na schodkach, godziny oczekiwania na bilety i w końcu potężne koncerty. Jeden z większych festiwali w tym roku to zdecydowanie. Dziękuję za oglądanie tego filmu do końca, mam nadzieję, że wam się spodobał. Piszcie swoje opinie w komentarzach, co myślicie o powrocie Tako. Dawajcie znać i jeszcze raz dzięki, do następnego i siema.